Ola Boga, co ja zrobiłem? Skoczyłem. Po zakończonym nagraniu skoczyłem i on słyszał, że ja tu jestem. Się wbił ten. I przyszedł tu. Więc witajcie, kochani, bardzo serdecznie. Ten dupek mnie teraz straszy. On tu se wszedł? Drzwi wyważył? I se poszedł. Idzie tu. Idzie tu cwaniak. Frajer. Moje poczytalne są trzy kropki, no trudno. Ale nie mam żadnego leku na poczytalność. Łam dupę! O! Nie wiem, czy ten potwór ma mnie w dupie. Może to jest tak, że ja się go boję. A on ma mnie naprawdę gdzieś. Może to jest tak, że on się mnie bardziej boi niż ja jego. No nie wiem. No dobra! Uciekamy! Goni mnie. O w dupę. No. Powiedzmy, że się udało. W sumie to jestem głodny. Tak na marginesie. W sumie bym coś zjadł, nim on pójdzie, a ja go ciągle słyszę. To minie trochę czasu. Ale nie mam nic pod ręką słodkiego, żeby zjeść, bo muszę się w końcu posilić. No niestety. Niestety. No kurno, on teraz tu będzie tak stał. Serio? No on tu teraz już będzie sterczał. Dobra, wiecie co? W takiej sytuacji... O, on się zbugował. A tak, jak ja bym tyłem do niego podszedł? Nie zorientował się. Dobra. No dobra, ale dobre. Dobrze. Po cichu. Na paluszkach. Mamy w tym momencie czas dla siebie. Bo. Jeżeli ja go stąd wyprowadziłem. No to mam drogę wolną. Dobra, tu są jakieś... No i tu miałem iść. No i bajlando! Boiler room and trays. Boiler to się kojarzy z takim bolerkiem, do wody to grzeje. Chociaż świeczki postawili ci zmarli, to chyba dobrze, nie? Mi się wydawało, że czy tu coś było? I co tu jest? Patrzcie, idę?
I tak mnie nagle przerzuca. No dobra. Jeżeli tu nie jest tak ciemno, jest tu jasno w miarę, no to raczej potworów nie będzie, nie? Zazwyczaj potwory się ukazują w jasnym miejscu, a jeżeli one są, no to za chwilę znikają. A tamten nie znikł, obok niego przebiegłem i gościu mi nawet raz drasnął. Tylko dlatego, że wziąłem świeczkę i uderzyłem gościa, czy tego potwora, tą kwadratową, nie wiem, puchą, nie no. No wiecie czym. Oto dzięki temu po prostu, to mnie chyba uratowało, że opóźniłem to jego je tam. Dobra. Czy my tu coś mamy? Chyba mamy jakieś dobre miejsce do schowania. Przed potworami. Idealny bym powiedział. Potwór tu nie wejdzie. No dobra. No to co? W sumie ja się tak skrada, a pewnie tu nikogo nie ma. Dzień dobry. A ta winda spadnie. A nie, no tak, bo ta winda. A! Kurde, przeładowanie. Liczyłem na to, że jak poprzednia amnezja, winda spadnie po prostu. Dobra, co mamy tutaj? Dzień dobry. Czy jest tu kto? Może bym nie biegał. Będzie bezpieczniej. Czy w sumie jak mam je potwór zobaczyć i zabić? To tak będzie. Woda cieknie. Zapewne do tego wiadra. Ej, nie? Łow dupę. No i fajnie. To ja wracam. Aaaa, dupa, zacięło się. Dobra, nie ma co iść. Jak ma mnie zabić, to mnie zabije, nie? Chyba, że ona po prostu przyszła, żeby przyjść. Ej, a może gra mi pokazywała, że... No i dupa. No nie! On dość wolny jest. Aha, ja tu w sumie mam... Run. No przecież biegłem. Biegłem. Gdzie będę? Czy będę przy windzie? Tak, jestem w windzie. O to co? Czy ja tu mogę wejść teoretycznie? Czy ja mogę coś z tym zrobić? Nie. Patrzcie. Idziemy do holu. Really? No i dobrze. Dzień dobry. Czy ja tu już byłem? Czy tu jest zamknięte? I pewnie musimy znaleźć klucz, żeby przejść dalej. No i dupa. Nie miałem racji. Dlaczego? Ale gu... Ej, gra mi ten. Samo wskazuje miejsce ten... Co mój? Dlaczego to jest nasz grób? No oczywiście tu też nie mamy możliwości wyboru, nie? Bo gra nam każe iść w stronę białego światła. Aha! Koniec! Koniec! Really? Ale to z dupy urwali. Ej, serio, nie? Ściszę nawet trochę. Szczerze? Z dupy to urwali. Nie podoba mi się zakończenie. Słabe. Jeżeli chodzi o zakończenie, to słabo to zakończyli. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o te potwory i o tą historię, myślę,
że ujdzie, że nie jest taka zła. Kurde, 10 minut odcinka, ale teraz będę musiał gadać przez 15 minut, jaka to jest gra zła i w ogóle. Nie no, żartowałem, kochani. Nie, ogólnie gratuluję, bo naprawdę te lokacje były fajnie, jeżeli chodzi o samą grę w sobie. To jest naprawdę nieźle zrobione, a te wszystkie mapy i tak dalej, to jest naprawdę nieźle. Gratuluję. Nawet było parę tam dialogów takich właśnie naszej głównej postaci, którą graliśmy, więc gratuluję. Dokładnie to są nawet chyba wymienione. Teraz głos. No, także kochani, dzięki za wasz czas, za poświęcony czas. Końcówka, koniec, the end. No i co? No i jeżeli macie jakieś propozycje, nie wiem, innych modyfikacji Amnezji, Mrocznego Błędu albo jakieś inne propozycje horrorów, to serdecznie zapraszam, piszcie w komentarzach. Ja się z wami żegnam. Na razie, cześć, pa, pa.